pomocnikami burmistrza na wsi są sołtysi, którzy organizują życie społeczne i kulturalne, dbając, by mieszkańcom żyło się lepiej. 11 marca obchodzili swoje święto. Na terenie gminy Police znajduje się 12 sołectw. Dębostrów, Drogorac, Pilchmowo, Przęsocin, Siedlice, Tanowo, Tatynia, Trzebież, Trzeszczyn, Uniemyśl i Winkowo. Jest także Niekłończyca, w której od 2 lat stanowisko sołtysa piastuje Karina Mazurkiewicz. Jeśli poproszę o pomoc mieszkańców, wiem, że zawsze na nich mogę liczyć. Takim bardzo ważnym punktem, myślę, że zwrotnym w tym, jak zostałam sołtysem, było to, że zorganizowaliśmy bal charytatywny dla jednego z mieszkańców. W ciągu jednej nocy, podczas trwania imprezy, udało nam się zebrać 19 tysięcy, a potrzebowaliśmy 12. W sołectwach gminy Police prężnie działają koła gospodyń wiejskich. Takie koło funkcjonuje także w Niekłończycy. Teraz właśnie jak Karina przyszła, to zaczęła nas tutaj ciągnąć do tego koła. Kto, która, co u mnie, żeby przyszła, żeby nauczyła, żeby pokazała, żebyśmy wszystkie razem coś robiły. I ja jestem bardzo zadowolona, bo tak to siedziałam w domu, a tak raz w tygodniu musiałam sobie przyjść, przeszykować się tu, z dziewczynami porozmawiać, coś osiągnąć, nauczyć się od nich, bo nie umiałam na przykład takich stroików czy coś, to ja nie umiałam tego zrobić, a teraz mi to bardzo fajnie idzie. Także i inne panie też tu chętnie przychodzą. W sołectwie odbywają się zajęcia sportowe, siatkówka dla kobiet i ping-pong dla mężczyzn. Sołtyska ceni mieszkańców za ich zapał, kreatywność i chęć do działania. Uważa, że najważniejsza jest integracja, bo dzięki niej można dużo zdziałać. A dużo się zmieniło, bo przede wszystkim fajną bibliotekę nam postawili tutaj. Co słyszę, jeszcze ma być druga. Dużo fajnych krzaków, dużo rzeźb przede wszystkim tak samo. No ogólnie mamy fajną, super sołtys. Jeszcze ławki też z paleniskiem na placu zabaw nowe są, także też dużo dla mieszkańców, dla młodzieży, bo mogą się spotkać, posiedzieć. Kolędowanie, no wyszło też fajnie, uważam, super. Wszyscy się dobrze bawili przy tym, kolędnicy byli miło przyjmowani przez mieszkańców. Także myślę, że będzie to kontynuowane co roku. Bo jedna na przykład maluje, druga tam robi na drutach, trzecia tam jeszcze coś innego i mi się to podoba. Ja jestem szczęśliwa, że mogę, że nie jestem zamknięta w domu i tylko w domu robię, ale mogę sobie wyjść na zewnątrz. Mieszkańcy Niekłończycy, podobnie jak sąsiednich sołectw, chcieliby, aby w ich otoczeniu było więcej remontów i inwestycji. Bierzemy udział w konkursach, grantach. Udało nam się 2 wygrać i dzięki temu mamy możliwość zagospodarowania takiej nowej przestrzeni w Niekłończycy. Sołectwa w gminie Police prężnie angażują się w pomoc innym, zbierając fundusze, między innymi na terapię genową dla małej Ingi. Organizują licytacje i kiermasze, a zarobione pieniądze przekazują na leczenie dziewczynki chorej na SMA.